Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku Sify 22 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Czarnym Piątku, powiem wam kiedy sobie najlepiej odkupić skład, jak nie stracić na tym całym evencie, generalnie co się będzie podczas niego działo i tak dalej. Powiem wam te wszystkie moim zdaniem najważniejsze informacje i generalnie postaram się przybliżyć jak ten cały weekend będzie wyglądał, ale jeszcze zanim zaczniemy to standardowo zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i zasubskrybowania tego kanału, żebyście nie pominęli kolejnych takich odcinków oraz przypominam o tym, że mam swojego Discorda, do którego oczywiście macie zaproszenie w opisie. Na tym Discordzie cały czas możecie zakupić sobie rangę Fifacz, dzięki której po prostu dostaniecie nowe metody na handel i po prostu sposoby, których nigdzie nie publikuję, no i generalnie sam pomogę wam zarobić coinsy, więc jeżeli ktoś jest jeszcze chętny, to wpadajcie. Tam zostało naprawdę bardzo, bardzo mało miejsc, więc zapraszam. No i myślę, że bez zbędnego przedłużania będziemy sobie teraz już przechodzić do tego filmu. A więc tak, powiem wam, że ten film będzie troszeczkę taki spokojniejszy i bardziej taki pogadankowy, że tak powiem, ponieważ w dzisiejszym filmie, tak jak już mówiłem, troszeczkę wam tutaj poopowiadam o starszych edycjach i o moich przemyśleniach. A więc zaczniemy sobie od tego, że Czarny Piątek zaczyna się dokładnie 26 listopada, czyli jest już to w ten piątek, bo prawdopodobnie film widzicie we wtorek lub w środę, więc jest to już w ten piątek za kilka dni. I jeżeli ktoś grał już w poprzedniej FIFA, to mniej więcej wie jak ten Czarny Piątek będzie wyglądał, natomiast jeżeli ktoś nie grał, to prawdopodobnie ten Czarny Piątek zacznie się o godzinie 19 w FIFA i wtedy już o 19 dostaniemy tak zwane Lightning Runcy. Co to znaczy? Są to paczki, które wlatują tutaj co godzinę, prawdopodobnie od godziny właśnie 19 do na przykład godziny 22 czy 23. Są to paczki, które po prostu wlatują co godzinę do gry. Ich liczba na każdej platformie jest ograniczona i generalnie co godzinę paczki są o większej wartości, czyli na przykład o 19 wlecą paczki za 50 tysięcy, o 20 wlecą paczki na przykład jakieś za 55 tysięcy, a o godzinie na przykład 21 zobaczymy paczki za 100 tysięcy i tak dalej, nie wiadomo jak EA to sobie rozplanuje, więc jeżeli będziecie chcieli oczywiście odkupić swój skład, bo mam nadzieję, że swój skład sprzedaliście, jeżeli nie sprzedaliście swojego składu, no to troszeczkę żałujcie, ponieważ ja to gdzieś chyba w filmie mówiłem, a jak nie, to na pewno pisałem o tym na Discordzie, więc jak kogoś nie ma, to wpadajcie na Discorda, będziecie mieć po prostu nauczkę na przyszłość, bo na tym Discordzie naprawdę możecie dowiedzieć się dużo rzeczy. Natomiast jeżeli nie sprzedaliście swojego składu, to tak czy siak proponuję go sprzedać wam, to jeszcze zrobić to teraz, jak macie jakieś drogie karty. Ja wam zresztą pokażę, że cały swój skład praktycznie odkupiłem. Tylko jedyną kartą, jaką sobie tutaj kupiłem, która jest wymienna, to jest ten Fred, bo udało mi się go fajnie wysnajpić. A już we wtorek rusza Liga Mistrzów, więc prawdopodobnie ten Fred podrożeje, więc udało mi się go kupić. Ale wracając, sprzedajcie swój skład i swój skład odkupicie dopiero w piątek lub w sobotę lub w niedzielę, ale do tego przejdę jeszcze dalej. A wracając do Lightning Runców, to podczas nich możecie sobie próbować snajpić, ponieważ tak jak mówiłem, po prostu ilość tych paczek jest ograniczona, więc ludzie jak będą mi otwierali, to szybko będą wystawiali karty na sprzedaż i prawdopodobnie będą wystawiali te drogie karty w zaniżonej cenie. Oprócz tego, jak dobrze o tym wiecie, EA w tym roku ma taką moc, jaką są paczki z podglądem, więc prawdopodobnie podczas Czarnego Piątku też jakieś paczki z podglądem rzucą, więc te ceny powinny spaść tych najdroższych kart jeszcze bardziej. No oprócz tych paczek prawdopodobnie pojawi się naprawdę mnóstwo SBC, które również będą pojawiały się co godzinę, czy to co dwie godziny i zaczną one prawdopodobnie pojawiać się również w piątek o 19 i na przykład będzie to działało tak, że będą one sobie tutaj wychodziły nowe SBC co jakoś co godzinę, co dwie, czy to trzy godziny, będą to takie błyskawiczne rundy, z tego co pamiętam, tak jakoś to się nazywało. I generalnie te SBC będą jakieś proste, nie będzie trzeba tam użyć dużo wymagania i tak dalej, a naprawdę będą opłacalne, więc będzie warto je robić i prawdopodobnie w tych SBC, no wiadomo, raz będą paczki wymienne, a raz paczki niewymienne, ale to tak czy siak również będziecie sobie mogli przez cały ten weekend snajpić, no bo jeżeli ktoś trafi coś fajnego w paczce, no to i tak wystawi tą kartę prawdopodobnie niżej jest ona na rynku, bo będzie mu zależało na tych końcach, będzie się bał, że ta karta spadnie jeszcze bardziej. Oczywiście oprócz SBC i paczek, zadania, czyli coś, co EA naprawdę w tym roku i w zeszłym lubi robić, więc prawdopodobnie mi się wydaje, że podczas Czarnego Piątku również jakieś wyzwanie dostaniemy. Wydaje mi się, że będzie to wyzwanie o paczkę, ponieważ jakby ten cały Czarny Piątek tutaj jest tak jakby... Po prostu w Czarny Piątek wszystko tutaj toczy się wokół pieniędzy, wokół paczek, więc być może dostaniemy jakieś szybkie zadanie w jakimś osobnym trybie gry, w którym też będziemy mieli do zrobienia jakąś paczuszkę. I jak to jest zawsze tutaj w zadaniach, paczki są niewymienne, ale to nic nie zmienia, bo wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś po prostu otwiera tą paczkę niewymienną i na przykład trafia jakąś bardzo, bardzo dobrą kartę do swojego składu i
co on wtedy zrobi? Wsadzi sobie tą niewymienną kartę do składu, a swoją kartę, którą ma niewymienną w składzie, również sprzeda, więc prawdopodobnie w ten sposób na zadaniach również będziecie mogli zarobić, więc to, że wyjdą zadania, SBC i paczki, się wszystko tylko ze sobą kumuluje i te ceny prawdopodobnie będą jeszcze niższe. Kolejną z rzeczy jest to, że nie wysprzedawajcie się ze swoich kart złotych i złotych rzadkich, jeżeli macie takowe w klubie, bo chodzą one teraz prawdopodobnie po najniższej cenie, a nawet nie chodzą po tej najniższej cenie, tylko na przykład po 1000, jeżeli chodzi o złote karty rzadkie, to nie sprzedawajcie ich sobie, bo tak jak już mówiłem, prawdopodobnie pojawią się te SBC, których SBC naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo, więc kart też wam się sprzeda bardzo, bardzo dużo, więc jeżeli macie jakieś karty, po prostu to ich nie sprzedawajcie, jeżeli chodzą one po prostu tanio. I to samo tyczy się tego, że w czwartek będziecie sobie mogli odebrać nagrody za Division Rivals, będą to już ostatnie nagrody przed Czarnym Piątkiem, więc ja wam tutaj sugeruję, żebyście sobie wybrali nagrody niewymienne, ponieważ jeżeli weźmiecie sobie nagrody wymienne, to i tak z tych paczek nie traficie za bardzo nic, no bo po prostu no ciężko jest trafić jakąkolwiek kartę, która cokolwiek kosztuje na rynku, natomiast jeżeli weźmiecie sobie paczki niewymienne, no to będziecie mogli po prostu, będziecie mieli więcej piłkarzy, których będziecie mogli użyć w SBC i wtedy po prostu dostaniecie więcej jakby paczek o większej wartości za tych wszystkich piłkarzy niewymiennych, niż gdybyście sobie wzięli nagrody wymienne. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co powiedziałem. I oczywiście możecie sobie wziąć nagrody wymienne, to tylko od was zależy, ale ja od razu wam mówię, że wezmę sobie tutaj nagrody niewymienne, no bo jednak tych piłkarzy nigdy za dużo, a zawsze może wleci tutaj jakaś fajna paczuszka z samymi piłkarzami, więc naprawdę tych piłkarzy, których potem sobie przepalę w SBC, dostanę naprawdę sporo. Kolejna rzecz, są to wysoko ocenione informy, one również aktualnie troszeczkę spadły z ceny, jak zresztą wszystkie inne karty, ale nie martwcie się, ponieważ ten spadek jeszcze nie jest tak duży, jaki najprawdopodobniej będzie. Wszyscy tak teraz w kółko mówią, żeby jeszcze poczekać z odkupywaniem składów i kupywać sobie go w weekend, więc jak najwyraźniej musi coś w tym być, więc naprawdę poczekajcie, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. A co do informów, to w FIFA 20, w FIFA 21 i nie pamiętam w sumie, czy w FIFA 19 też tak było, zawsze podczas Czarnego Piątku pojawiały się jakby najlepsze informy ze wszystkich dotychczasowych drużyn tygodnia i tak jakby one były dostępne w paczkach. Jeżeli uda mi się znaleźć takiego screena z FIFA 21, to go wrzucę wam teraz na ekran, a jeżeli nie, to postaram wam się również wrzucić tutaj screenshota z przewidywanego składu właśnie tych najlepszych informów, jakie może się pojawić w paczkach, więc jeżeli chcecie sobie odkupić jakiegoś informa do swojego składu, to również poczekajcie, nie kupujcie go teraz, bo te najlepsze informy też po prostu powinny być w paczkach, a jeżeli będą w paczkach, no to wiadomo, że ich cena również bardzo, bardzo poleci w dół. I naprawdę, nieważne jakie karty macie w klubie, czy są to karty złote rzadkie warte 80-70 tysięcy, czy są to ikony warte milion, czy 1,5 miliona, naprawdę możecie sobie poczekać do tego weekendu, żeby sobie te karty odkupić, ponieważ ja wam dam tutaj taki mały przykład i nauczyłem się na błędzie, generalnie nie wiem, co mi się stało, wypadło mi to z głowy. Bardzo mi zależało na tym, żeby w piątek sobie generalnie dokończyć Food Champions, było późno w nocy, a wiedziałem, że w weekend zbytnio czasu nie będę miał, no i kupiłem sobie tego Dalglisha w wersji Baby za 1 050 000 monet. Generalnie kupiłem Dalglisha, ponieważ w FIFA 21 naprawdę bardzo dobrze mi się nim grało i co okazało się, w sobotę po południu Dalglish staniał do 880-900 tysięcy, na jednej karcie już straciłem coś koło 200 tysięcy. Na szczęście to, że miałem inwestycje, jakoś to odratowało, ponieważ posprzedawałem sobie wszystkie karty z inwestycji i tak jakby no tutaj nic aż tak bardzo nie straciłem, natomiast wiadomo, że jeżeli tej karty bym nie kupił, to po prostu byłbym dużo na plus inwestycji, natomiast wypadło mi to po prostu z głowy, że może ten crash market nadejść tak szybko, że już jesteśmy na tym etapie gry, no i tego Dalglisha sprzedałem za 200 tysięcy taniej, plus oczywiście podatek i jest to najwspanialszy przykład tego, że te karty tanieją, nieważne jakie są to karty, ponieważ no ikony tak samo dropią z paczek, a jeżeli tych paczek naprawdę będzie otwieranych mnóstwo, no to tych kart jakże ikon, czy tam kart hero również będzie pojawiało się mnóstwo, tak samo kolejnym przykładem jest też tutaj Robi Kin. No właśnie, tak to się pisało. Jest to też wspaniały przykład na to, ponieważ ja tego Robiego Kina właśnie w piątek, jak dokończyłem to Food Champions, najtańszy był po 404 tysiące. Pamiętam, bo sobie go również chciałem dokupić do składu. A jak widzicie, aktualnie Robi Kin chodzi coś w granicach około 300 tysięcy. Więc jak widzicie, karty hero czy ikony, naprawdę wszystko leci w dół. I naprawdę są to, uwierzcie mi, że to nie są jeszcze najniższe ceny, jakie będą. Naprawdę postarajcie się robić to przez cały weekend, sobie snajpić karty, na pewno nie licytujcie sobie tych kart, bo wiadomo, że licytowanie no raczej no nie będzie aż tak skuteczne, tylko po prostu ustawiacie sobie dane filtry i staracie się snajpić i wiadomo, że jeżeli taki Robikin aktualnie na przykład w piątek przed 19 będzie chodził 330 tysięcy załóżmy, no to nie snajpcie sobie go po 324 tysiące na przykład, bo to jest bez sensu, tylko postaracie sobie na przykład ustawić taką no już naprawdę dużą przewagę i na przykład jeżeli chodzi po 330 najtańszy, to ustawcie sobie po 310 i próbujcie naprawdę snajpić, ponieważ naprawdę tych kart powinno się pojawić bardzo, bardzo dużo.
Wiadomo, że jeżeli na przykład w piątek o 19 nie dostaniemy żadnej paczki z podglądem, to ludzie mogą troszeczkę spanikować, mogą zacząć kupować te składy, no bo jednak World Champions muszą mieć czym grać. Natomiast ja bym nie panikował i naprawdę, naprawdę poczekał, bo EA w tym roku bardzo, bardzo zaskakuje i naprawdę musi się pojawić masa paczek i też przewidywałbym, że jeżeli na przykład w piątek nie pojawią się paczki z podglądem, to będzie to po prostu w dalszej części tego weekendu. No i już naprawdę tutaj słowem zakończenia, tak jak widzicie, wszystkie karty, jakie mam tutaj w składzie, są niewymienne, oprócz tego oczywiście Freda, którego już mówiłem, dlaczego kupiłem, więc nie stresujcie się, poczekajcie sobie na spokojnie do piątku, soboty bądź niedzieli z odkupieniem swojego składu. Ja na Discordzie będę o wszystkim informował, co się dzieje w grze, więc wpadajcie. Jeszcze raz zapraszam, bo naprawdę tam jest najświeższa, tak jakby najświeższe informacje dostajecie, bo tam zawsze jestem aktywny bardzo, bardzo dużo, więc tam dowiecie się tak naprawdę wszystkiego, będę doradzał każdemu, wiadomo, że tych wiadomości jest sporo, natomiast na kanale ogólnym te najważniejsze informacje będę się starał podrzucać i tak jak mówię, nie panikujcie, nie odkupujcie tych składów teraz, bo naprawdę ten crash market zrobił się spory, natomiast ten crash market będzie no jeszcze naprawdę dużo, dużo, dużo większy. Tak to przewiduję. Mam nadzieję, że pokazałem wam w odcinku, dlaczego tak będzie i dlaczego się tego tak spodziewam. No i jeżeli taki materiał wam się spodobał, generalnie nie pokazałem tu żadnego sposobu takiego konkretnego na zarobek, ale mam nadzieję, że dzięki temu, co wam tutaj powiedziałem, nie stracicie dużo końców, a sporo zyskacie, więc mam nadzieję, że takie odcinki również wam się spodobają. Jeżeli coś jecie, to życzę wam smacznego i życzę wam generalnie miłego dnia, miłego wieczoru, bo ten odcinek wlatuje po południu, więc zostawcie łapeczkę na sam koniec, jeżeli możecie, i zasubskrybujcie, żeby nie pominąć kolejnych takich odcinków. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!